Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pan Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiali o dobrych danych z polskiej gospodarki, trochę gorszych z gospodarek zachodnich czy gospodarek globalnych. Będziemy mówili o perspektywach dla polskiej gospodarki, ale zacznijmy od wydarzenia, głównego wydarzenia weekendu, czyli od wyborów do Europarlamentu. Europa wybrała. Jak i czy wybory do Parlamentu Europejskiego przełożyły się na rynki finansowe? Czy było widać jakiekolwiek reakcje na rynku akcji? Czy możemy mówić o jakichś ruchach na euro i na parze euro-dolar? Czy rynki finansowe dostrzegły i zareagowały na wyniki wyborów? Praktycznie wybory europejskie przeszły bez większego echa na rynkach finansowych. Co prawda, rynki patrzyły z uwagą na to, co, jak wybiorą Europejczycy. Niemniej te zmiany, które mają miejsce w Parlamencie Europejskim, wciąż duży udział ludowców i socjalistów, zwiększenie udziału mandatów eurosceptyków, czy też wzrost wpływów liberałów czy zielonych, to jest mniej więcej to, czego można się było spodziewać. Nie było tutaj takiej niespodzianki, która by naruszyła oczekiwania rynkowe. W związku z tym zarówno euro, jak i rynki obligacji i akcji nie zareagowały na te wydarzenia. Także te wydarzenia postrzegane w kontekście polityki czy sytuacji politycznej w poszczególnych krajach, na przykład takich jak we Włoszech czy w Hiszpanii, też nie zaskoczyły na tyle, żeby dały jakiś impuls do zmian rynkowych. No, czyli rynki przeszły spokojnie koło wyborów, nic takiego się nie stało, nie tak było jest. Zaskoczenia żadnego, wszystko było zgodnie z prognozami. Przejdźmy więc do kluczowych dla Polski danych z naszej gospodarki, z polskiej gospodarki. Mamy bardzo wysoki wzrost nakładów inwestycyjnych, dobre dane o popycie wewnętrznym i o produkcji. O czym świadczą te dane? O co one mówią nam o kondycji naszej gospodarki? No faktycznie kwietniowe dane na temat produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej, sprzedaży detalicznej po raz kolejny zaskoczyły impuls. Oczywiście w przypadku kwietniowych danych, czyli pierwszych za danych dostępnych za drugi kwartał, istotnym elementem była liczba dni roboczych i efekt świąt, który wpływał pozytywnie na ten wynik. Niemniej nawet po korekcie o te kalendarzowe efekty, polska gospodarka na początku drugiego kwartału wygląda bardzo dobrze. No i tutaj mamy taki paradoks, że w otoczeniu zewnętrznym sytuacja jest wyraźnie gorsza, w szczególności jeśli chodzi o sytuację w strefie euro. Od połowy minionego roku obserwujemy wyraźne spowolnienie, przede wszystkim pogorszenie sytuacji w przemyśle. Na to wpłynęły różne czynniki, o których także w tym studiu rozmawialiśmy. Kłopoty motoryzacji, przestoje w motoryzacji, ale także wyzwania związane z wychłodzeniem koniunktury w handlu międzynarodowym. I to wszystko, te czynniki wpływają negatywnie na gospodarkę globalną, w szczególności na gospodarkę niemiecką, a my mimo tego, że historycznie, jak obserwujemy sytuację naszej polskiej gospodarki, ona jest mocno powiązana z koniunkturą gospodarczą u naszych zachodnich partnerów, no to póki co bardzo dobrze sobie radzimy. Skąd to może wynikać? Zapewne jest to kombinacja kilku czynników. Pierwsza sprawa to bez wątpienia bardzo silny popyt wewnętrzny, świetna sytuacja na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów, skłonność do zakupów. Drugi element na pewno inwestycje, w szczególności inwestycje związane z środkami unijnymi, ale także inwestycje infrastrukturalne tutaj nabierają tempa. No i wciąż, mimo tego, że widzimy we wskaźnikach koniunktury gospodarczej, w badaniach oczekiwań czy nastrojów przedsiębiorstw, że one dostrzegają te wyzwania pochodzące z otoczenia zewnętrznego i tam wskaźniki PMI-a, GUS-u czy NBP pogarszają się w odniesieniu do oczekiwań, no to jednak póki co także na rynkach eksportowych nieźle sobie radzimy. Wydaje się, że ta duża różnorodność silników wzrostu w polskiej gospodarce skutkuje tym, że
że w pierwszym kwartale utrzymaliśmy dobry wynik na poziomie 4,6%. No i to są wciąż bardzo dobre dane, jak na to, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. No właśnie, bo jeżeli chodzi o, bo oczywiście są wskaźniki PMI, które pokazują nam oczekiwania menadżerów, natomiast czy takim dobrym wskaźnikiem tego, tych oczekiwań nie są właśnie inwestycje, to wysoki poziom inwestycji, bo jednak, żeby inwestować, przedsiębiorcy jednak muszą mieć przed sobą jakieś perspektywy. Muszą wierzyć w to, że gospodarka będzie się rozwijała i te pieniądze, które zainwestują, przynoszą jednak jakiś efekt. Tutaj te inwestycje mogą być takim bardzo ciekawym wskaźnikiem, który pokazuje, że te oczekiwania wobec gospodarki są nadal bardzo pozytywne. Faktycznie pan redaktor wskazuje na te dane, które się pojawiły parę dni temu w wynikach finansowych przedsiębiorstw, które w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, bo to są szczątkowe powyżej 50 osób zatrudnionych. Tak jest, one wskazują na solidny wynik inwestycji w pierwszym kwartale. Oczywiście zobaczymy, jak to w całej gospodarce wyglądało, bo dopiero w piątek poznamy pełną strukturę PKB za pierwszy kwartał. No i dwa, no zawsze trzeba pamiętać o tym, że inwestycje to jest zmienna kategoria i tutaj ta zmienność jest spora. Niemniej faktycznie, no te wstępne dane mogłyby wskazywać na to, że ta skłonność do inwestowania przedsiębiorstw jest. Zapewne ona ma kilka czynników, które na to wpływają. Pierwszym elementem jest już wspomniane wykorzystanie środków unijnych. Drugim to jest zapewne spora skłonność do inwestowania spółek Skarbu Państwa. Tutaj w obszarze energetyki widzimy przyspieszenie inwestycji. Ale faktycznie choćby wykorzystanie wysokiej mocy wytwórczych, to, że firmy produkują, że ta produkcja silnie rośnie, także mogą skłaniać do tego, żeby przynajmniej inwestycje odtworzeniowe, zużycie maszyn kompensować sobie właśnie nowymi inwestycjami. No właśnie, bo tak, jest sytuacja rzeczywiście bardzo dobra, jeżeli chodzi o gospodarkę i to otoczenie, o którym pan wspominał, ciągle, jeżeli ma kilka takich ciemnych punktów. Jednak wydaje się, że właśnie ta wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami niesie największy taki ładunek niepewności. Widać to, prawdopodobnie widać to już po wskaźnikach niemieckich. Tak jest. Jakie mogą być konsekwencje tego konfliktu? Wygląda na to, że on szybko nie zagaśnie. Był znowu dzisiaj tweet Donalda Trumpa, który wskazuje na to, że te cła to jest no, ważny sposób działania gospodarki amerykańskiej. Tak jest, no to jest bardzo istotny czynnik, który będzie może bardzo mocno ciążyć gospodarce globalnej. I tutaj mamy naprawdę rollercoaster nastrojów. Jeszcze 3 tygodnie temu sygnały wskazywały na to, że strony amerykańskie i chińska są na dobrej drodze do tego, żeby tą umowę podpisać. Następnie Donald Trump zdecydował jednak o wprowadzeniu kolejnej transzy ceł na towary chińskie. Miała miejsce przed ponad tygodniem eskalacja sankcji wobec firmy Huawei. Praktycznie z dnia na dzień kilka firm amerykańskich wskazało na to, że będzie się wycofywało z kooperacji z tym podmiotem. I to z bardzo dobrych nastrojów w odniesieniu do tego, do tej kwestii, właściwie te nastroje gwałtownie się pogorszyły i teraz wszyscy zadają sobie pytanie, czy to tylko jest ostra taktyka negocjacyjna, po prostu próba na finiszu wypracowania, wynegocjowania najlepszych warunków dla Stanów Zjednoczonych, czy też jednak ten konflikt przeradza się w taką totalną wojnę gospodarczą, konkurencję między Stanami Zjednoczonymi, Chinami technologiczną na różnych obszarach strategicznych i czy to nie będzie wiodło jednak do takiego trwałego, negatywnego skutku dla gospodarki globalnej, bo
finalnie, gdyby faktycznie skończyło się na ostrym protekcjonistycznym konflikcie gospodarczym, no to ubytek wzrostu gospodarczego dla całej gospodarki światowej byłby ewidentny. Teraz mamy tylko znaki zapytania, niemniej informacje dostępne na ten moment no, nie napawają optymizmem w porównaniu z tym, co widzieliśmy przed kilkoma tygodniami. Oczywiście jest jakiś element troszeczkę optymistyczny z punktu widzenia Europy. Ze względu na przedłużający się konflikt Stany Zjednoczone-Chiny, Donald Trump zawiesił na pół roku ten wątek i decyzję w kwestii ewentualnych ceł na samochody europejskie. Miała być decyzja 18 maja, o pół roku została opóźniona, czyli Trump nie chce otwierać dwóch frontów naraz. To byłby także dewastujący dla europejskiego przemysłu wątek. Póki co on jest mniej istotny, ale eskalacja w relacjach Stany-Chiny, gdyby potrwała w kolejnym miesiącach, no to zapewne zaciążyłoby w szczególności na tych najbardziej proeksportowych gospodarkach, takich jak Niemcy. No i zapewne wtedy już mocniej mogłoby wpływać na polską gospodarkę. No właśnie, jak bardzo może to wpłynąć na polską gospodarkę? Bo jak na razie widzimy jednak tą dużą odporność polskiej gospodarki od tego różnego rodzaju zawirowań. U nas się nie przekłada to w żaden sposób, prawie w żaden sposób na wskaźniki. No właśnie. Co musiałoby się zadziać, żebyśmy odczuli te negatywne skutki, czy rzeczywiście te decyzje same, na razie poruszamy się w sferze no, pewnych prognoz, opinii i tak dalej, ale to jeszcze wszystko o jednym, przed nami. Musimy pamiętać o jednym, że ta fenomenalna koniunktura, z którą mieliśmy do czynienia przez cały miniony rok, początek tego roku, w szczególności w 2018 roku odbywała się na dwóch bardzo mocnych nogach. Rewelacyjnej koniunkturze globalnej i także świetnym popycie wewnętrznym. Im dłużej to spowolnienie na zewnątrz trwa, tym mniejsze prawdopodobieństwo jest, że będziemy w stanie utrzymać tak dobry wynik. Czyli moim zdaniem już teraz możemy powiedzieć, że pewne spowolnienie w drugiej połowie roku, także w polskiej gospodarce, choćby na fali tego spowolnienia z zewnątrz, słabszego popytu na eksport, pewnych decyzji firm w zakresie zatrudnienia, dostosowania do tego słabszego popytu będzie. Niemniej czynnikiem, który nas będzie wspierał w drugiej połowie roku, będzie z kolei skala transferów społecznych, która jest planowana, i wsparcie dla popytu wewnętrznego. Czyli taką wypadkową tych dwóch czynników, negatywnych na zewnątrz i pozytywnych w zakresie popytu wewnętrznego, w naszej ocenie będzie stopniowe spowalnianie dynamiki wzrostu. My prognozujemy, że w trzecim kwartale ta dynamika wzrostu wyniesie 4%, w czwartym kwartale zapewne poniżej 4%. Łącznie w całym roku przewidujemy, że wzrost w polskiej gospodarce wyniesie 4%. Czyli w drugiej połowie roku tym czynnikiem, tym motorem polskiej gospodarki powinien być popyt wewnętrzny, tak można przypuszczać. Oczekujemy kilkunastu miliardów transferów, one się będą szybko przekształcały w konsumpcję, no i to będzie ten czynnik, który będzie nas niejako buforował od silniejszych negatywnych skutków otoczenia zewnętrznego. Chyba że konflikt Stany Zjednoczone-Chiny zakończy się pozytywnie, wszystko zakończy się jakąś ugodą, porozumieniem. No i wtedy moglibyśmy korygować prognozy w górę, ale to najpierw muszą nastąpić te czynniki, które by zmniejszyły niepewność w handlu międzynarodowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska.